Cześć, znasz już trochę angielski? To oglądaj ten odcinek i sprawmy, że będziesz brzmieć o poziom wyżej. Zajmiemy się dzisiaj frazą I like it, która jest totalnie nadużywana, bo już sześciolatki śmigają, co to one nie lubią, a można ją zastąpić na bardzo wiele sposobów. Podzieliłam je na trzy kategorie. Te, które zaczniesz od I'm, od I i od it. I jeszcze mam dwa w bonusie. Jeśli chcesz brzmieć lepiej po angielsku, to oglądaj ten odcinek. A zanim przedstawię Ci te wszystkie możliwości, z których wybierzesz dla siebie to, co najbardziej Ci podpasuje, mam dla Ciebie zagadkę. Odpowiedź na nią będzie na końcu odcinka i bardzo Cię wtedy proszę, użyj którejś z tych fraz, których będziemy się zaraz wspólnie uczyć, żeby mi powiedzieć, czy ta zagadka w ogóle Ci się podoba. A brzmi ona: What is the end of everything? Okej. Pierwsza kategoria fraz do zastępowania I like it, które już się nam znudziło, to te, które również zaczniesz od I. Na przykład najprostsze. I enjoy it. Enjoy. To pełne pozytywnych emocji słówko, którym zarówno powiesz, że coś mi smakuje, coś mi się podoba, coś sprawia mi frajdę. Bardzo szerokie słówko. I możesz na przykład dobrać tutaj I enjoy reading, watching romantic comedies or horror films. Co tam w duszy gra, co tobie pasuje, to enjoyujesz. I enjoy. Ważne, żeby wymawiać i enjoy, bo bardzo często słyszę enjoy, a no tak to bardziej się pisze niż mówi, so tell me what you enjoy. Doing. Cokolwiek enjoyujesz to z ingiem, so I enjoy reading books. I do. Do you? Pierwsze wyrażenie zatem to I enjoy. I drugie, łatwe. I adore. Adore, no jak adorować, uwielbiać, od razu się nam kojarzy. I adore. Again, reading books. I love doing it. Możesz zastąpić zwykłe like. Love, uwielbiam. I love pasta with tomato sauce. I love cooking. No nie, to akurat nie będę ściemniać. Albo ponownie it, jakąś rzecz. Albo coś z ingiem, tak najłatwiej zrobisz sobie rzeczownik. Swimming, I love swimming. No nie po ostatniej obniżce temperatur na basenie, ale ogólnie mogę powiedzieć I love swimming, I just love it. O, I just love it. Jeszcze mocniej to brzmi. Tak, no fajniej, też bardziej dynamicznie jakoś. To nie jest taka monotonna gadka, tylko staraj się też kopiować melodię. To będziesz brzmieć bardziej po angielsku. Możesz też powiedzieć I fancy it, że mi się to podoba. No fancy, fancy, kiedy jest jakieś tam liking, ktoś, takie jakieś pociąganie, ktoś mi się podoba, fancy, nie wiem, Brad Pitt. Ale fancy, no na przykład restaurant, mogę też fancy mieć na coś ochotę, no ale też lubić coś w sensie podobania się takiego atrakcyjnościowego. Aha, fancy. Ile tam już mamy? Liczycie te słówka? I've got a soft spot for him, for her. Soft spot, taki miękki punkcik gdzieś mam, tak dosłownie to tłumacząc, a po prostu lubię to. I've got a soft spot for him. Trochę do fancy podobne. Te zdania ważne, żeby kończyć samemu po swojemu. Niekoniecznie ja powiem football i ty wpisujesz football. Pod filmem do pobrania jest przygotowany dla ciebie arkusz z kropeczkami, gdzie wpisujesz swoje liking, swoje choices, swoje preferences, po to, aby te frazy były twoimi frazami. Bo wtedy najlepiej twoja głowa je zapamięta. Nie ma co uczyć się cudzych preferences, skoro twoje własne najlepiej pomogą ci zapamiętać te wyrażenia, no i też ich właśnie będziesz używać.
Mam jeszcze dwa, które zaczynasz od I. Z przeczeniem. I can't get enough of. No po prostu nie mogę się... no nie, że najeść, nacieszyć, że mi mało tego ciągle. I can't get enough of swimming. Tak normalnie lubię pływać, że ciągle mi tego mało. I can't get enough of watching. I tu sobie dośpiewujesz, co tak lubisz oglądać. No bo nie wszystko, tylko akurat to. Albo jeszcze I can't help doing something. Nie mogę przestać tego robić. I just love it and I can't help doing it. I can't help buying new books. It just happens. No jakoś to się tak dzieje. I enter a bookstore and... No i potem wychodzę z torbami. I just can't help doing it. Niby mówisz coś negatywnego, nie mogę przestać, nie mogę nic na to poradzić, ale tak naprawdę mówisz, że to lubisz. Ale zobacz, w ile fajniejszy sposób. Pamiętaj o tym PDF-ie, wpisuj tam i ćwicz swoje rzeczy. Mamy I. To teraz chodź do I'm. I'm crazy about. I'm mad about it. No szaleję na tym punkcie. I'm crazy. I'm mad about. Football. Okay, no kidding. I'm really into it. I'm into something. Czyli ja się czymś interesuję, ja coś lubię, no tak nawet nam się to kojarzy, że I'm into, ja w to wchodzę, bo mnie to ciekawi. Oprócz tych pozytywnych uczuć, I'm into languages. No co będę wymyślać, I'm into languages. I'm interested in. Padło przed chwilą, to też sposób na powiedzenie, że coś lubię, że mnie coś ciekawi. I'm fond of. Of. Ważne, że nie for, nie about. I'm fond of cats. Yes. I'm fond of cats. To takie pozytywne moje przywiązanie też do czegoś pokazuje. Co jest dla mnie ważne. I'm fond of. Albo jakąś pamiątkę mam i taka ona bliska sercu memu. No tak ją lubię szczególnie. I'm fond of. This picture. I tutaj proszę, mam, noszę w portfelu zawsze albo w telefonie, nie kasuję sprzed 10 lat. I'm fond of this picture so much. I'm partial to it. To też kiedy jestem do czegoś przywiązana. To chyba nie jest takie pierwsze skojarzenie tego słowa, które przychodzi, że I'm partial to it. Bliskie sercu memu jest to zdjęcie w tej ramerce. I'm partial to it. To it. Znowu, do tego. To ważne, co tam stoi po tych wyrazach. A ważne, żebyś też wymyślał, wymyślała swoje zakończenia tych zdań. Bo to jest twoja lekcja. I'm keen on... I'm keen on knitting, jeśli lubię robić na drutach, okej, no. I'm keen on doing jigsaw puzzle, no to już prędzej. I'm keen on i wymyślasz co? I'm passionate about. Jeszcze kolejny przymiotnik, jaka to ja jestem passionate, no to się z pasją kojarzy, łatwe. I'm passionate about hip-hop music. Okej, no nie, ale... I'm passionate about classical music. Coś dośpiewaj sobie do tego. I jeszcze jedno, ono może też negatywny mieć wydźwięk, jeśli powiesz I'm addicted to. I'm addicted to recording lessons. I'm addicted to teaching. No nie mogę tego z siebie wykorzenić, żeby przekazywać wiedzę, którą mam. I'm addicted to teaching. No więc jestem tu dla ciebie. I'm. Cały kolejny, drugi worek, druga skrzynka wyrażeń z I'm. Będziesz wybierać z nich te, które najbardziej z tobą rezonują. A trzecia grupa to od it's. Tak trochę jest jakby z innej strony. Mamy I like it zastąpić it's. Ale o to chodzi. Na im więcej sposobów umiesz powiedzieć jedną rzecz, tym wyżej językowo stoisz i brzmisz. To bierzmy się za te wyrażenia z it's. Albo it. Dałam już je do jednego. It appeals to me. Appeal? Taka
Matka, od razu mi piosenka tam. Sex appeal, to taka broń kobieca. Appeal, właśnie to jest takie przyciąganie, podobanie. So it appeals to me. Zobacz, to tak z drugiej strony. Nie, że ja to lubię, tylko że to mnie pociąga, przyciąga. O wszystkim, to nie tylko o relacjach damsko-męskich. O wszystkim możesz powiedzieć, że jest jakaś aktywność. Getting up at 5 o'clock. The miracle morning. It appeals to me. Not at 5 o'clock in the morning. But you know, the general idea appeals to me. No, mi tak podoba się ta idea wstawania o 5 rano. No nie, o 5 rano ona do mnie jakoś wtedy nie przemawia. O, może to jest fajne tłumaczenie, że przemawia do mnie. Ogólnie przemawia, ale o 5 rano nie. So it appeals to me. A lekcję o tym, że nie przemawia, nagram dla Ciebie oddzielnie, zbiorę wyrażenia o tym, że czegoś nie lubię, o tym, jak to fajnie powiedzieć. Wypatruj jej na kanale, więc hej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie to zrób, żeby nie przegapiać takich fajnych odcinków jak ten. It sounds great. Albo it sounds terrific. No to brzmi jak coś, co zaraz zrobię. Nacisnę dzwoneczek subskrypcji. It sounds good. It sounds terrific. Tu możesz różnych przymiotników dołożyć. Fantastic. Albo zamiast it sounds, jeśli z kimś rozmawiasz, możesz powiedzieć it looks. Hmm? It looks, ktoś ci coś pokazuje, hey, check this out. A ty na to check this out, check it out, mówisz, oh, it looks terrific, good, fantastic, impressive. No, co tam sobie nie wymyślisz? A odcinek o tym, czym zastąpić good, bo to już są nawet na kanale 2. Weź no tam poszukaj. A póki co, takie super wyrażenie. It goes down well with me, him, her. It goes down well. No ja sobie to tak jakoś, że mi to tak łatwo wchodzi, zjadam to, nie wiem. It goes down well with me. Tak, aż mi się dobrze tego słucha, aż dobrze mi się to ogląda, no ja to chyba zacznę robić. No nie wiem, wstawać o tej 5 rano. Getting up at 5 o'clock goes down well with me. Oh, come on, it doesn't. Próbuję zaklinać rzeczywistość. It's my thing. Dlatego będę powtarzać. Getting up at 5 o'clock. It's my thing. Tak, to jest moje. Tak, ja to po prostu, ja to kupuję. It's my thing. Albo można tak bardziej idiomem sobie to powiedzieć. It's my cup of tea. No to brzmi jak angielski. Że to mój kubek herbatki. It's my cup of tea. Czyli to ja lubię to. No to wszystko właśnie zastępujemy. Jeszcze ostatnie, powiesz it's to my liking. It's to my liking. No, nie ma co tego tłumaczyć, że to tak do mojego lubienia jest. It's to my liking. Patrz jak fajnie zamiast I like it. I like it, dzieci w zerówce mówią. It's to my liking. What is to your liking? Hmm? Tell me in the comment section. Weź no mi tam napisz w opisie, co lubisz, ale użyj któryś z tych nowych dla Ciebie wyrażeń. Nie chcę tam widzieć I like it, to już dawno umiesz, hej, wiem o tym. Wybierz coś, co było dla Ciebie nowe i co Ci się spodobało. That is to your liking. Obiecałam Ci jeszcze dwa w bonusie, bo były na I, na I'm, na it, it's. To jeszcze możemy powiedzieć this is wicked. This is wicked. Jak myślisz, czy to jest zwrot formalny? Czy to jest zwrot, którego użyjesz w sytuacji oficjalnej, normalnie na interview? This is wicked, ale fucha. No dobrze, czujesz? Nie. Nie, to jest zwrot zupełnie potoczny. Fajnie też i takie znać, tylko uważaj, gdzie nim chcesz zabłysnąć. To drugi, taki sam, z tej kategorii do błyskania między kumplami. This is totally sick. Ja wiem, że sick się kojarzy, że to jest złe, chore i sick. Nie, ale chore tak potocznie się mówi, że to this is totally sick, no wymiata, czy jakoś tak. To dwa w bonusie. A, no i obiecałam Ci rozwiązanie zagadki. I Ty mi powiesz, którym ze zwrotów, co o tym wszystkim myślisz. What is the end of everything? Because this is the end of the episode.
to już koniec będzie tego odcinka. So, what is the end of everything? G! The letter G! Bye! Subskrybowane już? Polecam.